Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 130. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Dzisiaj porozmawiamy o relacjach, o związkach, o zakochiwaniu się, o romantycznej miłości, o komunikacji, o byciu singlem, o dogadywaniu się ze swoim partnerem. Och, tych tematów będzie bardzo wiele. Słuchajcie, ja jestem tak podekscytowana, znaczy byłam podekscytowana nagrywając ten podcast i jestem teraz przeszczęśliwa, że mogę go udostępnić, ponieważ moją gościnią dzisiaj jest wyjątkowa kobieta, Marta Niedźwiecka, psychoterapeutka relacji i seksualności, pierwsza w Polsce sex coach, albo raczej sex coachini. Prowadzi też wspaniały podcast o zmierzchu, w którym mówi o relacjach, o seksie, o intymności. Jest autorką książki Slow Sex, która teraz ma swoją reedycję i znalazła czas, żeby ze mną porozmawiać, co było dla mnie cudownym spotkaniem. Także my dzisiaj zaczniemy od tego, że obalimy mit romantycznej miłości. O tym za chwilę. Porozmawiamy o tym, kiedy kończy się zakochanie i co się dzieje później, czym tak naprawdę jest miłość, jak budować zdrowe relacje, dobre relacje, głębokie relacje, jak przygotować się na taką relację, kiedy jesteśmy sami, ale też w jaki sposób poniekąd przetransformować relację, w jakiej teraz jesteśmy. Poruszymy też temat tego, jak musi zmienić się nasze myślenie, żebyśmy stali się w relacjach rzeczywiście równi, a nie wpadali w wszelkiego rodzaju schematy związane z tym, kim powinien być partner, jaka powinna być partnerka. Także będzie to cała masa fantastycznych informacji, a to, co powiedziałam teraz, to jest naprawdę wierzchołek góry lodowej, także czeka Was, mam nadzieję, ponad godzina super czasu spędzonego z nami. Ten odcinek powstał równolegle z wydaniem najnowszego numeru miesięcznika Znak, numeru bardzo kobiecego, feministycznego, gdzie również możecie poczytać, co Marta ma do powiedzenia. I oczywiście, jak zawsze, jeżeli macie ochotę kupić miesięcznik Znak, to w opisie macie informacje odnośnie tego, gdzie to zrobić i mam dla Was specjalną zniżkę. I zanim Was zostawię ze mną i z Martą, to jeszcze przypomnę, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to jak co tydzień zapraszam Was do odwiedzenia mojego sklepu internetowego, gdzie możecie kupić moje produkty elektroniczne. Jest to codziennik, foodbook i holistyczne pozdrowienia. Jeśli te hasła nic Wam nie mówią, to zaglądajcie do opisu, tam wszystko Wam wyjaśniłam, możecie poczytać sobie o tych rzeczach. Powiem szybciutko, że jest to e-book z przepisami, e-book o mojej filozofii zdrowego stylu życia, a także noteso książka do pracy nad sobą i w lutym 10% ze sprzedaży z mojego sklepu internetowego, 10% zysków przekazuję Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich, która pomaga samotnym osobom starszym i też co miesiąc będę Was informowała o tym, jaką akcję charytatywną wspieramy razem, wspieracie Wy, wspieram ja, kiedy kupujecie produkty w moim sklepie. A teraz nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Martą Niedźwiecką. Cześć Marta. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię w moim podcaście i powiem na start, że mam do Ciebie multum pytań i czułam taką presję, którą sama wywieram na sobie, że żeby wykorzystać tę godzinę jak najlepiej i wycisnąć z Ciebie, to w ogóle brzmi strasznie. Wyciśnij z niedźwiedzia. Dokładnie tak. Natomiast cieszę się, że jest Twój podcast, do którego zawsze mogę wszystkich odesłać, gdyby chcieli zgłębić różne tematy, które mam nadzieję uda nam się poruszyć, ale po prostu przejdę do rzeczy i powiem Ci to, o co chciałam Cię zapytać od samego początku. To jest taka gruba sprawa, bo to jest zdanie, które Ty mówiłaś wielokrotnie, które mnie bardzo poruszyło za pierwszym razem, a mianowicie jest to kwestia tego, że jakoby romantycznej miłości nie było. I ja jako osoba, która zawsze mówiła, że właśnie wierzę w romantyczną miłość, w romantyczne poznanie drugiej osoby, w to, że kogoś spotkań po prostu strzała zostanie wysłana, trafiona, zatopiona,
No powiem Ci, jak usłyszałam to Twoje zdanie, to tak trochę się zmartwiłam. I więc co mogę powiedzieć? Chciałabym, żebyś jakoś obroniła to i powiedziała mi, że... Żebym obroniła Twoje piękne iluzje dziewczęce. Albo obroniła też swoją tezę w taki sposób, żeby mi nie było aż tak bardzo przykro. Rozumiem. A to ja Cię spytam, wiesz, tak po terapeutycznemu. A co Ci zabiera to, że Ci zabiorę tą iluzję? To jest świetne pytanie. Myślę, że jest to swego rodzaju jakieś wyobrażenie szczęścia w partnerstwie. Mhm. I nie wiem, czy życie w ten sposób, myślenie w ten sposób jest złudne i prowadzi tylko do rozczarowań. Natomiast z jakiegoś powodu ta idealizacja relacji, myślę, że jest osadzona w wielu z nas. I nie wiem, może to sprawia, że nam się wydaje, że kiedy poznamy tę osobę, to nasze życie będzie lepsze. Że to jest nieakceptowanie tego, że życie nie musi być wcale cukierkowe i pełne fajerwerków i radości. Sama nie wiem, ale czuję się taka teraz, wiesz, postawiona na to nie odpowiadaj za dużo, na scenie, tak, żeby... Ja już tutaj zakończę, więc powiedz mi, dlaczego? W ogóle czy zawsze tak myślałaś? Czy to jakby po prostu im więcej zgłębiałaś naukę, to zrozumiałaś, że po prostu to nie ma sensu, to stwierdzenie o romantycznej miłości? Wiesz, moje pierwsze studia to była filologia polska, więc ja przesiąkłam wizjami romantycznych relacji od poematu o róży średniowiecznego przez po prostu wszystkie mity i opowieści. Byłam panną bardzo romansową pod tym względem i bardzo wierzącą w tą opowieść, że oto nadejdzie taki moment, w którym spojrzę na drugą istotę ludzką, piorun uderzy tak równo między nami, wszystko rozbłyśnie, a my odjedziemy w stronę razem, oczywiście za rękę się trzymając, konno na przykład, po plaży. Będzie the end. Będzie po prostu w stronę zachodzącego słońca odjedziemy i tam jest szczęście. Ale to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne i nie chcę tego przeironizować za bardzo, że w tej koncepcji romantycznej miłości jest schowane nasze pragnienie szczęścia. I ono jest bardzo ważne. Ja bym je chciała ocalić. Ono jest tym powodem, dla którego my wchodzimy w relacje. I o nie trzeba dbać, wiecie, bardziej niż o wagę, dietę, stan konta i cokolwiek innego. Naprawdę my jesteśmy istotami, dla których te bliskie, intymne relacje są mega ważne. Tylko chodzi o to, że zarówno kultura, czyli te wszystkie opowieści, wiesz, od teledysków, filmów, książek, ale też tego, jak opowiadamy sobie własne historie i jak mówimy, czym jest kobiecość, czym jest męskość i w ogóle co to wszystko ma robić. Kultura nam opowiedziała ten mit romantycznej miłości w taki sposób i opakowała, czy w zasadzie zniekształciła to nasze pragnienie szczęścia tak, że my myślimy, że to się po prostu zrobi. To znaczy, tak jak ja kiedyś, że wystarczy, że ta miłość się pojawi, czyli on będzie chciał mnie w rozdaniu oczywiście heteroseksualnym, ja będę chciała jego i my na pewno odjedziemy w stronę zachodzącego słońca razem, trzymając się za ręce. A prawda jest taka, że po pierwsze, ludzie dobierają się w pary i mogą się bardzo w sobie zakochać i bardzo się kochać na mocy bardzo wielu, bardzo trudnych procesów też. Oprócz tam takiego doboru biologicznego, co komu tam pasuje, czy tam nasze geny decydują, czy te drugie hipotetyczne geny to jest dobry komplet, żeby się rozmnożyć, no bo są też takie ewolucyjne teorie, różne neurobiologiczne, związane oczywiście z zapachami, z różnymi tam pobudzeniami no to my bardzo często szukamy partnerów nieświadomie, którzy przypominają nam rodzica odmiennej płci, czyli tego rodzica, który był dla nas prawzorcem relacji partnerskiej. A ten rodzic mógł być bardzo różny. Mhm. Bardzo często na przykład osoby, które żyły w trudnych domach, w domach dysfunkcyjnych, mówią sobie, okej, za żadne pieniądze nie będę z taką osobą, z jaką była na przykład moja matka czy mój ojciec. I szukają po odmienności. Ale to nie jest odmienność, jakby ich system emocjonalny rządzi się zupełnie innymi regułami. Myślą, że szukają kogoś innego, a znajdują dokładnie tą samą osobę, która na przykład dominowała w tej konkretnej rodzinie na mocy swojego, nie wiem, pracoholizmu, alkoholizmu czy jakichś trudnych rozdań, które wnosiła.
To są te wszystkie historie, które na pewno słyszałaś, że dziewczyny mówią do siebie, ja wejdę na imprezę i po prostu natychmiast zwrócę uwagę na gościa i on zwróci na mnie uwagę, który pół roku później okaże się na przykład uzależniony od Maryśki i po prostu niepłacący własnych rachunków. A w historii rodziny jest tak, że mama na przykład była takim zwierzęciem pociągowym i ciągnęła za sobą jakby na swoich plecach całą rodzinę, nie wiem, utrzymywała, jakoś tak holowała. Więc ten dobór partnerski to nie jest to, co nam mówi literatura czy kultura. On jest bardzo skomplikowany. Ale nawet jeżeli zaistnieje takie trudne rozdanie, to da się coś z tym zrobić. Tyle tylko, że te głębokie, takie karmiące, mocne związki, które są w stanie udźwignąć, wiesz... Lata, zmiany, ewentualne dzieci, nie wiem, choroby, zdrady, tego typu historie, to są związki, które my budujemy, a nie takie, które nam się przydarzają. Czyli... Najbardziej niebezpieczne w micie romantycznym jest po pierwsze takie ekstremalne wyidealizowanie tego bycia w związku, że to w ogóle jest całe szczęście, to jest bardzo ważny kawałek naszego szczęścia, ale to nie jest wszystko. I tego partnera, partnerki, że to księciunio. Księciunio po prostu. A księciunio ma takie same wady jak wszyscy inni i królewna też ma wady, bo to przecież jest uniwersalne. Ale przede wszystkim to lenistwo związkowe, że nam się wydaje, że wystarczy się zakochać, a wszystko będzie dobrze. I jakbym była cyniczna tak naprawdę, to bym powiedziała, wierzcie w to, gabinety terapeutyczne będą pełne jeszcze długie lata, ale nie jestem cyniczna i mówię, nie wierzcie w to, po to, żeby nie musieć się tak strasznie obijać, żeby jakby brać odpowiedzialność za swoje relacje, dobrze je kształtować, wiesz, uważnie, świadomie. To nie chodzi o to, że dobrze wybierać, bo my nie wiemy. Pewnie. Naprawdę. Ale żeby brać odpowiedzialność za to, co nam się dzieje i nie wierzyć w ten taki romantyzm filmowy, taki a la Pretty Woman, bo to był szlagier 80-sów, no to do wczesnych 90-sów, czy tam Romeo i Julia z młodym DiCaprio, czyli te wszystkie takie wielkie filmy, w których nam pokazują tą miłość, która po prostu, ona nie zna granic. Ona po prostu przenosi ludzi w inne światy i w ogóle... Tak. A potem trzeba wstać i zrobić pranie. I zrobić pranie. Znaczy, wiesz co, to jest niepokojące właśnie, że my żyjemy taką właśnie iluzją tego, że ta osoba nas uszczęśliwi, więc w ogóle straszna presja na drugą osobę. To jest też trochę przerażające, wydaje mi się. Jeszcze do tej pustki, którą możemy ewentualnie mieć w sobie, wrócę, bo tutaj mam też do Ciebie inne pytanie. Ale też to, co widzę innego niepokojącego w filmach, to jest to, że one się zazwyczaj kończą w takim momencie, kiedy jest super i właśnie jest to i żyli długo i szczęśliwie, albo właśnie jak w Pretty Woman oni wrócili do siebie, byli zakochani, ale nikt nie powiedział, co było za pół roku, za rok, kiedy weszło jakieś tam zwykłe życie. Też pojawia się coraz więcej filmów o zwykłym życiu. W ogóle czy Ty widzisz, tak troszeczkę tej dygresji robiąc, widzisz też zmianę w popkulturze, że zaczyna się bardziej pokazywać od realistycznej strony relacje międzyludzkie? Tak, i też od takiej dramatycznej, że na przykład ludzie mogą się kochać i to nie wychodzi, ale nie wychodzi dlatego, że jak w Romeo i Julii wielkie rody tutaj się sprzysięgły przeciwko kochankom, tylko nie wychodzi dlatego, że na przykład on miał ojca alkoholika i jest niezdolny do nawiązywania więzi, a ona ma depresję i jest po prostu odcięta. Na przykład to jest jakieś takie grube uproszczenie, ale widzę szczególnie w ciągu ostatnich, tak powiedzmy, 5-6 lat coraz więcej takich seriali i filmów, które są narracjami o samotności też, czyli o jakby drugim, wiesz, awersie tego faktu, że my wszyscy bardzo dążymy do bycia w związku, a tak naprawdę większość z nas jest samotna bardzo i to często samotna w relacjach. Więc jest coraz więcej dobrych opowieści i to jest fantastyczne, ale ja w tych moich ponurych rozważaniach zmierzchowych bardzo się skupiam na tym, żeby pokazywać te alternatywne metody myślenia o relacjach i kształtowania ich w taki sposób, żeby to były nasze takie autonomiczne decyzje, żeby to było wolne właśnie od tego, co nam bardzo mocno wtrynia kultura, że kobieta, no to welon, biała suknia i to jest marzenie wszystkich, no bo nie jest. I to w ogóle nie jest rozwiązanie, bo nie ma żadnej
naukowo udowodnionej korelacji pomiędzy wyjściem za mąż a poczuciem szczęścia osobistego. Nawet uczciwie to są takie badania, które pokazują, że wręcz przeciwnie, że singielki, okay, ogarnięte singielki żyją dużo szczęśliwiej niż zamężne kobiety. A najwięcej orgazmów mają kobiety, które żyją z kobietami, a nie kobiety, które żyją z mężczyznami. No wiesz, także nauka czasami nam potrafi pokazać takie nie tędy droga. I żeby samemu, żeby to zgłębiać i samemu opisywać, robić sobie swoją wielką narrację miłosną, ale opartą na tym, kim ty jesteś i czego potrzebujesz, a nie to, co ci wtrynia popkultura. Ale powiedziałaś właśnie, że każdy z nas... Każdy. Też jest to jakaś tam generalizacja, nie? Ale wiele z nas dąży do tego, żeby być w związku lub każdy z nas ma taką wrodzoną potrzebę bliskości. I myślę, że to też warto chyba podkreślić, bo też dużo się mówi, że jeżeli ktoś za bardzo chciałby się z kimś związać, to znaczy, że ma duży deficyt w sobie. Wydaje mi się, że przynajmniej ja się spotkałam bardzo często z taką narracją, że jakby skoro cały czas myślisz o tym, żeby kogoś poznać, to tak naprawdę jakby nie zadbałaś o siebie wystarczająco, ale z drugiej strony wiele osób mówi, że jednak ta potrzeba bycia w relacji jest czymś naturalnym. Więc jakby umiemy, czy ty umiałabyś odróżnić, kiedy tutaj wchodzi taka frustracja, desperacja, a kiedy po prostu jesteśmy na etapie, że chcemy mieć tę drugą osobę blisko siebie na co dzień jako swojego partnera, partnerkę? Wiesz, to jest o tyle trudne pytanie, że tutaj się zagłębiamy w taki obszar zaburzeń osobowości. To jest trudny i tutaj bez zobaczenia żywego człowieka tak zwane diagnozowanie to już jest w ogóle wróżenie z fusów. Ale jakbym to miała jakoś uczciwie powiedzieć, to chodzi o nie o pragnienie jako takie, czyli pragnę być w związku, tylko czy to pragnienie jest na tyle dojmujące i niszczące dla mnie, że jakoś mi dezorganizuje rzeczywistość. To znaczy, ja wyobraźmy sobie, że jestem bez relacji, że jestem solistką i chciałabym być w relacji. I myślę sobie, tak, jestem otwarta na to, żeby w moim życiu pojawił się istotny ktoś. Ale mam robotę, mam przyjaciół, mam hobby, mam różne rzeczy, które mnie realizują. Czasem jest mi bardziej smutno, zazwyczaj w drugiej fazie cyklu. Czasami jest mi weselej. Czasami czuję, że w ogóle mam to w nosie i ważniejsze jest dla mnie to, czy pojadę na surfing do Portugalii, albo pójdę wyprowadzać psy w schronisku. I to bym nazwała taką zdrową postawą. Mhm. Natomiast jeżeli jest tak, że ta myśl o byciu z kimś to jest leitmotiv mojego życia, no to jest bardzo trudne i to trzeba się tym opiekować. Czyli, że ja czuję, że nie przetrwam na przykład bez kogoś, albo w ogóle nie podejmuję decyzji życiowych, bo ciągle czekam. Mhm. Albo na przykład wchodzę w bardzo dużo trudnych, takich raniących dla mnie relacji. To nie tylko chodzi o nie wiem, one night standy, bo to można robić zupełnie świadomie jako wybór, ale jeżeli ja robię tam 20 one night standów w miesiącu, a tak naprawdę pod tym mieszka głęboka nadzieja, że któryś z tych razów się okaże jednak moim księciuniem albo księżniczką, no to już bym powiedziała, że trzeba by się przyjrzeć ze specjalistą takiej sytuacji. I rozumiesz, że tak, jakby tak. Bardziej skala niż jej moc tego pragnienia niż samo pragnienie. Tak, też właśnie nie będziemy się tutaj zgłębiać, bo tak jak powiedziałaś, jest to kwestia do jakiejś tam indywidualnej refleksji czy konsultacji ze specjalistą. Niemniej ta potrzeba bliskości istnieje i jako, że już wiemy, że w tym ujęciu romantycznym może to nas zaprowadzić na manowce, to powiedziałaś, że zachęcasz do tego, żeby sobie to jakoś zredefiniować, czyli da się stworzyć ekscytującą relację, która nie będzie może przypominać tej z filmu, ale będzie dla nas satysfakcjonująca. No właśnie, ale jak? Czy jest jakiś magiczny składnik? Czy jest jakaś receptura, którą oczywiście potem sobie przerobimy na swoje, ale jakby jak podejść do bycia w relacji, do wchodzenia w relację, bo też są dwie różne rzeczy, nie? Jakby perspektywa poznania kogoś z takim nastawieniem, a też perspektywa trochę przemienienia tego związku, w którym już jesteśmy. Myślę, że to są dwa różne wyzwania, ale jak warto zmienić swoje myślenie, żeby podejść do tego z nadzieją na powodzenie? To tak, jakbym znała prostą recepturę, to pewno już bym miała pokojową Nagrodę Nobla, wiesz.
bo... Życzę ci tego. Bo wtedy bym powiedziała, zróbcie to, 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 a wszystkie związki będą szczęśliwe. Ale gdzieś tam w oparciu o swoje doświadczenia i różne refleksje i naukę popełniłam, byłam taką książkę Slow Sex, Uwolnij Miłość, która będzie miała reedycję niedługo na walentynki. Dokładnie z myślą o tym. Czyli jak, ta myśl startowa brzmiała tak. Jak solistom pomóc uporać się, objąć różne wyzwania związane z seksualnością, jak tak, żeby oni, jeśli będą chcieli wchodzić w relacje, to mieli takie, jakie sobie życzą te relacje. A jak będą chcieli być bez relacji, to żeby mieli te spotkania seksualne, czy te intymności, jak sobie wybiorą, na swoich zasadach dobre, karmiące, właściwe. Uwaga, żadnej normy, nie? Ja nie wiem, co to jest dobre. To ty, człowieku, potrzebujesz wiedzieć, co jest dla ciebie dobre. A dla tych ludzi, którzy są ze sobą dłużej, co zrobić, żeby te dobre rzeczy związkowe trwały i żeby nas nuda nie zjadała, no wiadomo, jałowość taka codzienna, żeby seks nie umierał, żeby fakt, że się rodzą dzieci, nie był katastrofą związkową. Czyli się jak wyszukiwarka Google by to nazwała, jak podniecić, jak rozniecić płomień namiętności. Jak podtrzymać iskrę w związku. Trochę cisnę z tego, bo to są takie właśnie opowieści, od których stronie. Ten mój pomysł, który który nazwałam slow sex, dlatego, że wychodzi z takiego miejsca slowowego, czyli tego opartego na takich technikach uważności, zwolnienia, w ogóle innych definicji i relacji. To jest generalnie coś takiego, co można streścić w 5 hasłach. Czas, czyli jakby drogi człowieku, potrzebujesz zobaczyć, w jakim momencie życia jesteś, zrozumieć pewne rzeczy związane z czasem i relacjami, ale też zrozumieć, że jeżeli chodzi o seksualność, na przykład jest ci potrzebny czas na regenerację, na twoje tempo życia musi być takie, umożliwiające relaks, kontakt ze sobą, odnawianie zasobów, żeby ta seksualność mogła w nim zaistnieć. Dlaczego? Dlatego, że nasze tempo życia jest tak dociskające i tak stresujące, że objaśniam to wszystko, ale na skutek różnych reakcji stresowych my najczęściej nie jesteśmy w stanie wejść jakoś głębiej w kontakt seksualny, tylko mamy takie rozładowanie, a nie głębsze przeżycie. Potem trzeba rzucić okiem na ciało, czyli jakoś uporać się z tym, co w ogóle ja mam wobec swojego ciała. Ja wiem, że to jest pole minowe, ten temat. Ale to nie tylko chodzi o to, żeby je lubić, akceptować, kochać i w ogóle i rozumieć, co się z nim dzieje na poziomie fizjologicznym w seksie, ale żeby na przykład pozwalać sobie czuć emocje. Bo to jest, wbrew pozorom, dużo większy stoper, czy może równie duży stoper, co brak akceptacji ciała. Czyli, że my nie jakoś, wiesz, nie czujemy, robimy różne rzeczy, które mają nas obronić przed trudnymi emocjami. Emocje to jest stan ciała normalny, uprawomocniony, wszystkie ludzkie istoty go mają. A nie, ja się nie złoszczę. Nie płaczę, nie bywam smutna. Tak? I odcinając tą warstwę taką cielesną, emocjonalną, my sprowadzamy seks albo do mechaniki, czyli tam trzeba zrobić określone rzeczy, żeby się wydarzyły określone rzeczy. I potem się dziwimy, że to jakoś nas nie karmi, tam się, no, nawet ten orgazm jest taki jakby niespecjalnie coś to wnosi. Ale przede wszystkim my sobie zabieramy całe takie pasmo przeżywania i relacyjności, które jest po prostu oparte na emocjach, czyli żyją ludzie ze sobą, nie komunikują się, nie mówią, co się z nimi dzieje. Raz na jakiś czas idą do łóżka. Ten seks jest lepszy, gorszy. To zależy. Ale nie służy budowaniu takiej wspólnej przestrzeni, w której to, jak oni się czują, co przeżywają, właśnie no, emocje, nie myśluwa, nie neuroza, tylko jakby smutek, radość, nie wiem, złość, staje się elementem wspólnego doświadczenia. No i jak już przebrniemy przez te dwa kawałki, potem to jest uważność i obecność. W seksie potrzebujemy być uważni i obecni, czyli nie być w głowie pod tytułem lista zakupów, co muszę jutro zrobić, o, a tu nie widać fałdki, a tu coś tam, a co ktoś sobie o mnie myśli i czy światło jest dobre.
i być jakoś obecnym w kontakcie z drugą osobą. Uważność jest też potrzebna do wygaszania tej reakcji stresowej, no z wielu powodów, ale bardzo jest ważna, bo ta część z uważnością i obecnością, bo ona pozwala zacząć myśleć o seksie troszeczkę inaczej. To znaczy myśleć o seksie jako o elemencie całości naszego życia, który budujemy tym, że się jaramy zapachami, że nas interesują jakieś rzeczy, że mamy wspólne przeloty z tą ukochaną osobą, które powodują, że... I tu każdy, kto kiedykolwiek był w takiej sytuacji, wie, jak głębokie jest to doświadczenie. Pojedźmy z kimś na wakacje, z kim jesteśmy naprawdę blisko, mamy romans albo jesteśmy w relacji, miejmy cudowny dzień i potem seks gdzieś w hotelu, niepokojeni na swoich zasadach po całym dniu, nie wiem, łażenia po plaży czy po górach. To jest coś takiego, co z nami zostaje jako punkt odniesienia. I tych punktów odniesienia nie będzie dużo w naszym życiu, jeśli my się jakoś do tego nie przygotujemy. One się będą po prostu coraz rzadziej zdarzały, bo im będziemy starsi, im bardziej trudne i skomplikowane będzie nasze życie, tym mniej będzie space'u na to, żeby sobie pozwolić na krótki wypad gdzieś tam po to, żeby, wiesz, cały dzień się napawać zmysłowo piękną przyrodę, a potem pójść do łóżka. I w związku z tym możemy wylądować w takim miejscu, że mając lat 40 czy 50 w ogóle przestaniemy uprawiać seks, nawet jeżeli będziemy mieli głęboką relację czy bliską relację z drugą osobą, bo nic nie będzie iskrzyło, nie będzie właśnie jakby materiału do podniety. No bo skąd? Jeżeli rano wstajesz, idziesz do roboty, wracasz zrąbana z roboty, jesz kolację, pijesz wino, oglądasz serial i idziesz spać, to tam nie ma czym tego obsłużyć. I to nas prowadzi do takiej konkluzji, ta konkluzja to są rytuały, czyli taki rodzaj robienia rzeczy wspólnie, seksualnych i nieseksualnych, który właśnie tą unikalną przestrzeń buduje. I uczciwie mogę powiedzieć, to brzmi jak strasznie dużo pracy, ale ta praca jest bardzo przyjemna, że jak jesteśmy w kontakcie z tymi pięcioma jakościami, to nie chodzi o to, żeby wszystko mieć na 100%, ale wtedy patrzymy w ogóle, i to najlepiej, żeby obydwie osoby tak mogły myśleć. I to jest ta trudność. To niektóre rzeczy w ogóle przestają być dyskusyjne. To znaczy jakby para, która złapie taki wspólny przelot i będzie rozumiała, że to, że oni wydrą jakiś weekend na dobrze zaplanowany wyjazd po to, żeby być tylko we dwoje, nawet jak tam dzieci trzeba gdzieś upchnąć i ktoś się musi zająć kotem i że nie najlepiej jest z kasą, ale wiemy, że to jest po prostu to my, o które musimy zadbać, bo nikt oprócz nas o to nie zadba. Jak ta dwójka ludzi płci dowolnej będzie w tym miejscu, to naprawdę mają bardzo duże szanse i wiem to na pewno, żeby wiele lat ze sobą wytrwać w takim karmiącym, satysfakcjonującym związku, w którym nie będzie tej tęsknoty, że obejrzysz serial i myślisz sobie, Boże, ja też bym tak chciała. Albo kiedyś tak było. A to najgorzej. No. Bo nadal mamy władzę, żeby właśnie te momenty przywrócić. Tak. Choćby takim wielkim, niewielkim wysiłkiem, ale właśnie użyłaś takiego stwierdzenia, że to brzmi jak bardzo dużo pracy, ale to chyba jednak jest bardzo dużo pracy, taki związek. Jakby chyba trzeba się z tym liczyć, że tak jak mamy tą wizję, właśnie wracając do tej romantycznej wizji, że nagle ta osoba się pojawia i wszystko płynie i po prostu życie nagle jest łatwiejsze i przyjemniejsze, co poniekąd jest prawdą. Ale tylko ale 24 miesiące. Dobra, to stop, to jeszcze moment. Właśnie chcę na chwilę wrócić do tego zakochania. Bo jakby sam stan zakochania to jest coś pięknego, co każdy z nas, jakby jak rozmawiasz z osobą, która jest w długiej relacji, mówi, ciesz się tym, to jest takie fajne i to jest ten najpiękniejszy moment i w ogóle... I chyba każdy potwierdzi, że to jest bardzo przyjemne. A ja ostatnio doszłam do takiego wniosku, że to jest bardzo męczący stan tak naprawdę. To jest stan, kiedy czujesz, że twój... Ja sobie to pomyślałam, po czym słyszałam ciebie w twoim podcaście i utwierdziłaś mnie w przekonaniu, że tak jest, więc teraz się popiszę, jak jestem mądra, że powiedziałam do mojej przyjaciółki, że wiesz co, ja czuję, że to jest za duże dla mojego układu nerwowego. Ale to prawda. Że ja się czuję, jestem tak zmęczona, że ja bym chciała spokoju chwilę, a nie mogę, bo po prostu cały czas jakaś taka sinusoida. I
potem słuchałam Ciebie i rzeczywiście powiedziałaś, że to nie jest normalny stan dla nas. Co więcej, to nie jest takie zdrowe długoterminowo i to jest dobrze, że on się kończy. Więc powiedz mi jakby, czym jest to zakochanie i dlaczego dobrze, że ono się kończy dla wszystkich tych, którzy się smucą tym. Rozumiem. To jest kolejny krok dekonstrukcji mitu. Cudownie, bo to się składa w tą całość z tą opowieścią o nieromantycznej miłości, tylko nazwijmy to roboczo na potrzeby tej rozmowy, tej świadomej takiej, na przykład slow, chociaż to nie musi być powolne i w bardziej... Mindful miłości. Mindful miłości. Mind, body and mindful. I serce jeszcze. No to dużo mindów trzeba by... Taką aware miłość przywołajmy. Świadomiłość. Ja to dobre. Masz to. Hashtag świadomiłość. Masz to. I może się tak nawet rozmowa nazywać. To fantastyczne. Świadomiłość jest mistrzostwem świata. Stan zakochania to jest stan manii. To jest taki stan, jakbyśmy byli na bardzo konkretnych dragach. Tak naprawdę nasz system hormonalny, nasz system nerwowy jest tak rozkręcony i tak rozbudzony, że jeżeli byśmy próbowali wytrwać w tym dłużej, to by się skończyło jakimś poważnym załamaniem psychicznym, ponieważ nie. To jakby ten bezpiecznik 18-24 miesięcy jest bardzo fajnie ewolucyjnie wymyślony na tyle, żeby już bonding tak zwany, czyli zbudowanie więzi powstał, żebyśmy nie powariowali tak po prostu. To jest tak obciążające psychicznie. Całe zakochanie jest wymyślone po to, żeby... To jest taki nasz mating season. Godowy sezon. Że my jesteśmy tacy... Najlepszą wersją siebie jesteśmy. I druga strona też jest najlepszą wersją siebie. I to jest fantastyczne, dlatego że spotkanie dwóch oddzielnych bytów ludzkich jest bardzo trudne. I naprawdę się nie odbywa tak, bo chcę. Nie? Trzeba dużo rzeczy dogadać, trzeba się zobaczyć, zrozumieć, zbudować takie skrypty komunikacyjne, odsłonić się emocjonalnie i tam jest dużo pracy. Mhm. I teraz to jest takie piękne po to, żeby nam to ułatwić. A problem polega na tym, że większość ludzi wychodzi z założenia, że skoro jest tak cudownie, to nic już nie trzeba robić. Czyli, że w stanie zakochania my nie potrzebujemy na przykład powiedzieć kochanie, a jak to będzie z nami, jak się kiedyś pokłócimy? Bo teraz kochanie jest kochaniem, jak się kłócą, to lądują potem w łóżku i jest fantastycznie, bo nawet było trochę ognia więcej, bo wiadomo, napięcie i ten. Tylko trzeba usiąść przy stole i powiedzieć, dobra, jak będziemy się kłócić, to na przykład będziemy respektowali zasadę, że mówimy zawsze z miejsca ja, czyli nie mówię ci, to ty wszystko, to ty nigdy, to ty zawsze, to twoja wina, tylko mówię, ja czuję, że to, co robisz, mnie rani. I to jest zupełnie inna narracja. I jeżeli ja jestem do ciebie ciepło nastawiona, zakochana i to ustalimy i będziemy się tego trzymać, to mamy, wiesz, to jest kurde taki fundament potem i to nas tak niesie, że wiemy, że mamy to porozumienie, że jak przyjdzie trudny moment, lepiej, gorzej, to w ogóle nie chodzi o idealne rozwiązania, ale będziemy grali do tej samej bramki. Tymczasem no ten nasz układ nerwowy i hormonalny w pewnym momencie mówi, dobra, dość tych Indian, wracamy do realu, nie? I poziom hormonów spada. Kończy się zakochanie. I teraz... Ale słuchaj, to jest tak, że jakby po prostu mija ten czas, gdzie nasz organizm nie wyrabia, czy rzeczywiście to jest jakiś etap w naszej relacji? To jest etap relacyjny, w tym sensie, że to jest dosyć dobrze zbadane od strony takiej psychologicznej i neurobiologicznej. To jest mniej więcej 18-24 miesięcy od momentu zakochania się w kimś. Czasami niektóre osoby mają to trochę dłużej. I to po prostu się kończy, to są mniej więcej te 2 lata spędzone razem, po których robi się coraz spokojniej. Dlatego, że my czujemy, że już ta osoba jest na wystarczająco bliska, że możemy trochę odpuścić właśnie tej iluzji? Nie tylko. Nasz organizm też mówi, dobra, koniec. To raczej te rzeczy idą w parze. Mhm. Czyli, że mamy takie bezpieczniki, ewolucyjne bezpieczniki, ale też następuje pewien rodzaj takiej fraternizacji, zapoznania, właśnie to już nie jest aż tak ekscytujące, więc pewne rzeczy przyjmujemy za oczywiste, obecność drugiej osoby, już tak nie czekamy, już tak nie drżymy, czy zadzwoni, czy odpowie i tak dalej. I teraz, jeżeli to zakochanie zostało dobrze skonsumowane, czyli ludzie się siebie nauczyli, pouzgadniali te rzeczy, komunikacja, jakby cieleśnie są blisko, emocjonalnie są blisko, poznali się i tak dalej, to się pojawia tak zwana zaangażowana miłość.
ona może dojrzewać i ten, ale pojawia się miłość, bo zakochanie to nie jest miłość. Czyli takie świadome bycie z drugim człowiekiem. Nie? Ja ciebie, to nie jest tak, że ja biegnę do ciebie, dlatego że po prostu jesteś najbardziej wyidealizowaną osobą we wszechświecie, tylko ja cię wybieram. Być może nawet jakbym wyjrzała przez okno, znalazłabym tam kogoś do wyidealizowania, no bo wiadomo, bywa, ale ja wybieram ciebie. Bo cię lubię. Bo cię lubię, bo cię szanuję, bo jesteś fajnym człowiekiem, bo to coś, co mamy razem, to jest totalnie unikalne i ja tego po prostu nie rozmienię za głupoty. Bo wiem, że mogę na ciebie liczyć i chcę, żebyś ty mogła liczyć na mnie. Bo budujemy, bo wiemy, że to coś między nami, to my, to jest taka jakość, do której obydwoje będziemy dokładać, inwestować w ten związek. Nie? I to jest to, jakby za czym ja stoję, czyli taki rodzaj miłości, ona może być totalnie namiętna i tam się mogą wydarzać naprawdę dzikie eksperymenty łóżkowe i w ogóle to genialnie niesie ludzi przez życie, tylko że wymaga tej roboty. O której mówiłaś w tych poszczególnych filarach. Tak, że po prostu się samo nie zrobi. Nie? A my kończymy to zakochanie i jest tak, a jakoś jest tak nudno. To zrób coś ciekawego. Czuję się oszukana, zrób coś ciekawego. Tak? I no, to nie jest jakieś bardzo dojrzałe, wiesz. Ale takie są oczekiwania chyba większości jednak społeczeństwa. No dlatego mamy tyle katastrof relacyjnych. Jednak więcej par się rozpada, niż zostaje ze sobą dłużej niż tam magiczne po 3 lata. No właśnie, mówiłaś wcześniej trochę o ślubie, że on może mieć odwrotny skutek, niż byśmy sobie tego życzyli. To jest tak rzeczywiście moment zawarcia związku małżeńskiego totalnie nas już rozleniwia? Może tak być. Niestety tutaj badania potwierdzają, że w takich silniej patriarchalnych społeczeństwach, w których te role społeczne są rozdane według starego kodu, większą skłonność do rozleniwienia mają heteroseksualni mężczyźni. Czyli, że istnieje ten kazus starania się dopóki... Zdobywania kobiety. Tak, dopóki jesteśmy na etapie zdobywania. A jak już zdobywszy, to tak troszeczkę słabiej z tym staraniem. I więcej rzeczy jest brane za oczywistość i więcej rzeczy jest wymagane od kobiety. Jest takie w ogóle ciekawe badanie polskich psycholożek, które zestawiły pary z Norwegii i pary polskie. No i niestety wnioski są dosyć smutne, bo tam w tych norweskich parach, wiesz, równość, współpraca, wspólne opiekowanie się domem i dziećmi, dzielenie obowiązków poza dyskusją w ogóle. W związku z tym bardzo wysoka też taka pozycja relacyjna kobiety i taka jej autonomia i dowartościowanie. W związku z tym dużo dobrego seksu. Dużo space'u takiego dla ekspresji emocjonalnej. No to jakby tak równościowo. Ciekawe, no bo niby właśnie skandynawskie kraje powściągliwe, a to proszę, przestrzeń na ekspresję emocji większa niż w naszej dziarskiej Polsce. Tak, bo niestety prawda jest taka, że te oldschoolowe takie, mówi się patriarchalne, ale chodzi o to, że oparte o tą nierówność płci układy nie działają na skutek, na korzyść kobiet. Są bardzo, takie są opresyjne wręcz. A na ile oldschoolowe, a na ile nadal aktualne i polskie? Oldschoolowe i aktualne. My jesteśmy troszeczkę pod tym względem naprawdę muzeum. A w zasadzie skansenem. Na tle innych krajów. Na tle Europy jesteśmy bardzo skansenowi. Ale na ile też można tutaj wskazać winnych? Bo ja też trochę będę takim obrońcą wszystkich. Staram się przynajmniej jakoś empatyzować, bo mówimy dużo też w obecnej sytuacji w naszym kraju, że mężczyźni robią źle to, że blokują nas w taki sposób, że my nie mamy możliwości wyrażania siebie, decydowania o sobie i tak dalej, nie wchodząc też jakby w tematy polityczne, bo tutaj mówimy bardziej pod kątem związkowo-relacyjnym. Na ile możemy rzeczywiście wskazać, wy faceci jesteście źli, a na ile oni sami są też ofiarami tego systemu, gdzie umowa została zawarta z dwóch stron? To jest w ogóle tak, że wszyscy są ofiarami patriarchatu. Wytłumaczmy sobie słowo. Patriarchat to oczywiście jest to takie kulturoznawcze, jest ta kulturoznawcza definicja, która mówi, że to są rządy mężczyzn, ale to nie chodzi o to, że to są
tylko rządy mężczyzn, bo to raczej chodzi o pewne struktury społeczne i tak dalej, to jest raczej taki model budowania kultury i układów społecznych, w których dominują porządki władzy. I teraz kto jest silniejszy, ten ma władzę i ten rządzi. To może być sprzęgnięte z wieloma takimi kulturowymi, religijnymi pomysłami, ale cierpią na tym wszyscy. Cierpią mężczyźni, dlatego że mają zablokowaną ekspresję emocjonalną. Dowód, ilu mężczyzn, których znacie, powie, że tak po prostu powie, się przyzna, że przeżywają emocje w seksie. No właśnie. Nie? Mężczyźni mają wiaderko na seks i wiaderko na emocje. To są dwa oddzielne wiaderka. Tak? Mhm. Czym to skutkuje? No potem wchodzą w relacje i kobieta, którą kochają, to nie jest kobieta, z którą mogą uprawiać fajny seks, dlatego że seks jest rozdzielony od emocji. Tak zostali wychowani, socjalizowani, w to wierzą. Co więcej, no bardzo wielu mężczyzn uważa w ogóle, że wypieranie własnych emocji i zaprzeczanie im to jest dowód na męskość. Bo tak zostali nauczeni. To jest trochę tak, jakby mówili, że widzą tylko jednym okiem. Mhm. Emocje to jest nasz element biologicznego wyposażenia. Wszyscy mamy emocje. I teraz, ale jak płaczesz, to jesteś jak baba. No właśnie. I to jest element socjalizacji patriarchalnej. Mężczyzna twardy ma być, nie miętki. Koniec. Mhm. Plus wchodzą też pewnie takie czynniki na zasadzie, że mężczyzna głowa rodziny, więc presja, że on musi pracować, dlatego rzeczywiście oddala się od życia rodzinnego, bo musi sprostać tym oczekiwaniom. Tak, i te oczekiwania potrafią być bardzo abstrakcyjne i mężczyźni też biorą na siebie dużo i tak dalej. I coś, tam ta performatywna rola, że oni muszą być ciągle w seksie zawsze gotowi, nie może im nic nie wyjść, zawsze muszą dowieść, muszą zarabiać pieniądze, to wszyscy aspirują do bycia alfą, tak? I to jest ogromne obciążenie psychiczne. Mężczyźni się nie mogą przyznać do tego, że nie wiem, mają lęki. Mówisz, proszę, mężczyźni się niczego nie boją. No właśnie. Come on. Nie? Ale ten lęk jest normalnym, biologicznym elementem naszego, mówię, wyposażenia. Jakby rodzimy się z tym tak samo, jak ze zdolnością do czucia zapachu czy słyszenia dźwięków. To jest tak podstawowe. I jakbyśmy nie, to są ludzie, którzy nie czują lęku, ale to są bardzo poważne zaburzenia neurologiczne i w ogóle dosyć skomplikowane historie. I mężczyźni nieprawdopodobnie cierpią w tym układzie, tyle tylko, że bardzo wielu wierzy w to, że to jest super układ i jakoś im coś daje, no bo, przepraszam, ale też zostali zrobieni przez ten układ. Kobiety cierpią z innych powodów, kobiety się dla odmiany nie mogą wkurzać, no bo złość piękności szkodzi, kochana. Nie mogę tak mówić. Najgorzej. Ale na przykład popatrzmy na taką, to co się nazywa podwójny standard, jeżeli chodzi o zachowania seksualne. Jak mężczyzna ma dużo partnerek seksualnych, to jaki jest? Jest ogierem, no używa życia, no mężczyźni mają potrzebę, musi się wyszumieć. Tak? A jak kobieta ma dużo partnerów? Wiadomo co. Te? No więc jak, wiecie, to jest to samo społeczeństwo. Mhm. Jeżeli ci mężczyźni chcą uprawiać satysfakcjonujący seks z tymi kobietami, w ramach tego społeczeństwa, to nie mogą dzielić tych kobiet na te, które są spoko, bo mają mało seksu, i są niespoko, bo mają dużo seksu. To nadal może być jedna kobieta, ale to się nie mieści w tym systemie. A już nie mówiąc o takiej trudności, że może się okazać, że nawet jeżeli wybiorą sobie taką, która nie miała dużo seksu, to ona na przykład jest bardzo steroryzowana tymi normami dotyczącymi seksualności. Seksu nie lubi i nie chce go uprawiać. I się go boi. Tak podskórnie. Wie, że powinna, ale jakby nie ma tam takiej naturalnej swobody. I to jest tak, że gdzie się nie obrócimy, to te wzorce kultury mega mocno organizują to, jak my myślimy o relacjach. Nawet jeżeli to jest one night stand, a tych ich długotrwałych, jeszcze nie daj Boże, z jakimiś dzieciorami, no to tym bardziej. I dlatego to jest takie duże obciążenie, bo to oldschoolowe, muzealne rozdawanie, ono też się bardzo słabo nadaje na bardzo zmienne czasy tej naszej new normal pandemicznej, tak? Czyli, że ta struktura mężczyzna-provider, ten, co przynosi
tam przyciąga mamuta, co już tam generalnie są badania, że to nie oni przyciągali te mamuty, tylko był wysiłek zespołowy i w ogóle inaczej to wyglądało, ale my ciągle lubimy ten koncept, że w jakiejś jaskini siedziały kobiety, opiekowały się dziećmi, a mężczyźni łowili grubego zwierza. No więc łowili grubego zwierza raz na pół roku, a 75-80% pożywienia było zdobywane wspólnie, bo to były owoce, tak. I to korzonki. Kobiety zbierały. I kobiety zbierały, także dlatego, nie że lepiej widzą kolory. Robili, szczerze mówiąc, bo stali na straży. No miejmy nadzieję. Więc wierzymy w te stare opowieści, a tam XXI wiek, nie? Trzeba adaptacyjnie do rynku pracy na przykład zmieniać zatrudnienie, nie? Jedno traci robotę, drugie zyskuje. Dzielić się tymi zadaniami. Wychowanie dzieci jest coraz bardziej skomplikowane. W ogóle jakby życie takie w znaczeniu ogarnięcie rzeczywistości kosztuje nas dużo więcej niż kosztowało naszych rodziców. A my bierzemy z półki, wiesz, opowieść o Kościuszku, o Kopciuszku, przepraszam, Kościuszku. Nie fajnie było, jakby o Kościuszce bo, były. Wiesz, że Kościuszko oprócz wielkich tam i fantastycznych ruchów liberalizacyjnych być może są takie... Był kobietą? Być może był osobą transpłciową. Żartujesz. No, są ja takie. To powiedziałam kompletnie bez zastanowienia, a to no, proszę. Być może, tak, więc... To może będzie nowa opowieść dla dzieci na XXI wiek. Więc to by było oczywiście super piękne, ale to pokazuje, jak my mamy też wyidealizowane pewne postacie, ale bierzemy tego Kościuszka, Kopciuszka i próbujemy, wiesz, historiami sprzed 300 lat nadążyć za XXI wiekiem, w którym cyberseks, chemseks, porno, znaczy jakby wszystko możemy mieć na kliknięcie w zasadzie, na zamówienie i te opowieści w ogóle do siebie nie pasują. Bo tu jest jakiś taki model związku z tym mężczyzną, głową rodziny, taki tam 40 lat małżeństwa, dzieci, sakrament i tak dalej, a rzeczywistość za oknem w ogóle do tego nie pasuje. I wielka nadzieja wydaje mi się jest w tym, szczególnie żeby młodsze pokolenia, no bo te starsze to już aż tak łatwo się nie zmienią, zaczęły kumać, że to oni mają wpływ na tą kulturę. Tak? Czyli jakby zaczęli myśleć krytycznie o tym, co tam, nie wiem, religia, społeczeństwo, różne takie tak zwane wzorce kultury, czyli jak mężczyzna się ma zachowywać, czy kobieta, co one im wtryniają do głowy, czy to się w ogóle opłaca tego słuchać, czy to do czegoś służy. Patrzę na rzeczywistość, patrzę na ten pomysł i myślę sobie, ej, no ale co za świat, w którym laski nie mogą uprawiać seksu na swoich zasadach? A facet nie może płakać. A facet nie może płakać. Chcesz żyć w takim świecie? Serio? Komu to służy? I że to jest taki kawałek roboty wokół seksualności, który się wydaje bardzo daleki od dobrego bzykanka, ale on jest super ważny. Bo żeby to dobre bzykanko się pojawiło, no to tak jak w tych norweskich parach. Im bardziej equal, im bardziej my jesteśmy równi, jedno nie jest zapracowane tam i tak dalej, drugie nie jest dociężone dziećmi i rodziną ponad miarę, tylko jakoś to wszystko działa, tym większa szansa, że oni się wieczorem spotkają i coś z tego będzie. Wiesz, ale tak jak praca w relacji wymaga dużo czasu i uwagi, tak samo w tej większej skali, nie wiem, czy odwrócenie, czy też po prostu zmiana postrzegania roli kobiet i mężczyzn wydaje się być czymś, teraz jak Ciebie słucham, absolutnie prawie nierealnym. W sensie przeraża mnie to, jak myślę sobie o naszym społeczeństwie, co musiałoby się wydarzyć, żeby ludzie zaczęli myśleć inaczej. I tak jak powiedziałaś, jakby starsze pokolenie trochę, nie chcę mówić, że spisujemy na straty, ale jakby pozwalamy im już myśleć tak, jak myśleli, bo to też jest normalne, że tych osób się już nie zmieni. Ale zastanawiam się, czy to ma być początek dyskusji w szkołach, czy to młodzi rodzice powinni zacząć rozmawiać z dziećmi, ale z drugiej strony rodzice też są ofiarami tego systemu, więc dopóki oni sami siebie nie dogadają, się nie dogadają ze sobą, to jak mają mądrze wytłumaczyć to dzieciom? Więc jakby kto ma nas edukować? Jak my mamy to zmienić? No na razie w Polsce jest tak, że musimy siebie sami. Nie? Bierzcie książki, bierzcie podcasty, bierzcie fajne audycje i dobrą wiedzę. Nie takie kocopoły, takie straszliwe. I sami, bo tu jakby nie ma co liczyć na cuda. Ale... Ja wierzę, że nawet tam 50-latkowie mogą się zmieniać, tylko że ich adaptacyjność nie będzie tak wysoka jak 20-latków i 30-latków i ich wpływ na rzeczywistość będzie też trochę inny.
bo na przykład już nie wychowują dzieci. Mhm. A 30-latkowie wychowują dzieci i jest ten mechanizm, o którym mówisz, że wtedy wychowują według innych zasad. Teraz się wychowuje dzieci według zasad rodzicielstwa bliskości. Z zwycięstwem po prostu w skali Polski niewyobrażalnym. To a propos tego, że zmiany są możliwe. Tak. Jak ja się urodziłam, to miałam w książeczkę zdrowia wbitą taką pieczątkę. Pieczątka, tam to, bo nie było drukarek, mhm. ten. Czyli, że każde dziecko wtedy urodzone, to było bardzo dawno temu, jego mama dostawała podobne wskazania. Odkładać do łóżeczka na wypłakanie. Karmić co 4 godziny, tam przewijać i odkładać. Nie? To jest w ogóle wbrew temu, co cała nowoczesna psychologia o wychowaniu dzieci w tym wczesnym okresie noworodkowym mówi. Noworodek ma być przy matce tak dużo, jak się da, karmiony wtedy, kiedy potrzebuje. Ta bliskość fizyczna jest najważniejsza na świecie. W ogóle jakie odkładanie do wypłakania ludzie, nie? Ryje beret, produkuje generacje znerwicowanych ludzi. I to było ścia temu, ale naprawdę nie aż tak dawno, nie wiesz, nie przed II wojną światową. I się zmieniło. Tak? Da się. Jeżeli my zaczniemy od siebie i zaczniemy te skrypty transformować, żadna rewolucja, wiesz, żadne nakazy, bo to po prostu nie działa, tylko generacja 30-latków, generacja 20-latków zaczyna się rozglądać i mówić: ej, ale przepraszam, co wy do mnie mówicie? Że mój przyjaciel gej nie jest człowiekiem, bo jest gejem? Hello. Nie? Albo tam, co, że antykoncepcja jest niespoko? Jakby rozejrzyjmy się gdzieś jakoś szerzej po świecie i zaczną kontestować ten porządek, to za 20 lat będziemy mieli inny porządek. A czy miałabyś powiedzieć na przykład, że kobietom będzie łatwiej zmienić myślenie niż mężczyznom lub odwrotnie? No, społecznie jest tak, że kobiety przez to, że mają żywszą sieć powiązań społecznych, tak się mówi, rozmawiają więcej, umawiają, są w takim żywym, emocjonalnym kontakcie z większą ilością osób, to są też takimi trochę, to się mówi, agent zmiany. Że wiesz, że jakby szybciej chwytają trendy, szybciej je wdrażają, więcej rzeczy je interesuje. W Polsce jest tak, że dużo więcej kobiet się interesuje, wiesz, rozwojem, psychologią, nie wiem, rozwojem swojej seksualności, no takimi historiami. Natomiast to też jest pewnego rodzaju, znowu, uprzedzone spojrzenie, bo jak będą rosły kolejne pokolenia mężczyzn, którzy będą chowani w taki sposób, że im się będzie mówiło, że to jest zajęcie dla faceta, czytanie poradnika o tym, jak dogadać się ze światem, a nie babskie zajęcie, to oni to będą robić. Tylko na razie to jest opowiedziane w taki sposób, że ej, no ale na co ci to? Na razie kobietom jest łatwiej. Ale mam nadzieję, że to się po prostu rozszerzy też na mężczyzn, bo to jest w ich dobrze pojętym interesie. To jest po prostu w naszym dobrze pojętym interesie jako wspólnoty. Wracając do partnerstwa, też powiedziałaś właśnie, że zasugerowałaś, że to musi być praca z obu stron płynąca. Więc zastanawiam się, co zrobić, kiedy jeden z partnerów ma takie przebudzenie. Bo mówiłyśmy właśnie, jak fajnie wejść w taki świadomy związek, w świadomiłość, właśnie z zakochania w taką relację już spokojniejszą, choć nie musi być taka spokojna. Natomiast w przypadku osób, które już są w relacji i właśnie jedna z nich nagle stwierdza: hej, przecież nie pasuje nam ten układ, jakby nie jesteśmy szczęśliwi, jest nudno i tak dalej, to czy jakby praca tej jednostki rzeczywiście może mieć wpływ na relację, czy ta osoba musi przede wszystkim obudzić partnera? Ja bym w ogóle bardzo ostrożnie z tym budzeniem partnera. Gandhi powiedział takie zdanie: bądź tą zmianą, którą się spodziewasz ujrzeć w świecie. I ja w to zdanie wierzę po prostu jak w Ewangelię. Czyli zaczynamy od siebie. Chcemy jakiejś zmiany, dobra, to robimy sobie zmianę. I teraz może się pojawić parę skutków tej zmiany. Na skutek tej zmiany mogę zobaczyć, że wiele rzeczy jest dużo lepszych niż myślałam. Czyli przestać projektować odpowiedzialność na drugą stronę. Nie ty mi zrób, żeby było dobrze, tylko ja sobie zrobię, żeby było dobrze, a potem zobaczę, jak to jest. To jest jedna wielka zmiana. Możemy w ogóle urealnić też potrzeby, nie wiem, na przykład w terapii albo pracując nad sobą, czyli wydaje nam się, że to nie działa, tamto nie działa, dziesiąte nie działa, a potem
myślimy, okej, co mi jest tak naprawdę potrzebne w relacji? Czy mi są potrzebne ekskluzywne kolacje w drugich restauracjach na przykład? No i po jakimś czasie myślenia... Na przykład w pandemii. Na przykład w pandemii. To, to jest, do pizzerii bym poszła na rogu chociażby. Okej, to nie jest takie ważne, ale ważne na przykład jest to, żeby druga osoba mnie naprawdę słuchała, jak do niej mówię. Tak? Dochodzimy do jakichś prawdziwych, głębokich potrzeb. Druga rzecz jest taka, zmniejsza się ciśnienie w relacji, no bo tak to ludzie się szarpią. Jedna mówi, nie, ty nie, a tam ty tak, ten. Jedna osoba nagle zaczyna się zachowywać tak trochę bardziej świadomie i dojrzalej. I ta druga osoba na nią zerka i sobie myśli, o, tu się coś zmieniło. Mhm. A co tu się dzieje? Nie? Jakaś taka fajniejsza się zmieniła. Jakoś tak milej. Nie? I to może być bardzo dobra metoda na to obudzenie, ale nie polegające na tym, masz na terapię iść, bo jak nie, to się z tobą tam rozwiodę, rozejdę albo cię zostawię, bo to druga strona, żeby pójść na terapię i nic na niej nie zrobić, tylko po to, żeby jakoś opór zamanifestować. Tylko właśnie od takiej strony, to słowo, to się nazywa inspiracja. Czyli robisz coś, a ktoś na ciebie patrzy i myśli sobie, hej, to jest spoko. Też tak ta osoba jest bardziej atrakcyjna w naszych oczach. Tak. Taka, też która tak się bardziej od nas nawet oddala, bo się bardziej zajęła sobą. Na przykład. Albo ma jakąś zajawkę fajną, albo zaczęła coś tam. I jest w tym taka, nie ciągnie, nie marudzi, scen nie robi, ten tylko taka samoistna. I pojawia się zainteresowanie, a o co w tym chodzi? I w takim momencie można tej drugiej stronie, jakiej płci by nie była, bo też nie zakładajmy, że to zawsze jest facet, pokazać jakieś zyski. I na przykład bardzo często, jak ja pracuję z parami, no moje pary są zazwyczaj takie 35+, tak? Mhm. Czyli, że ludzie już pobyli ze sobą, już tam sobie nagrabili nieźle i już jak są tak na granicy wytrzymałości, to idą do terapeuty. I wytłumaczeniem mężczyznom na przykład, że warto tam, nie wiem, uprawiać trening uważnościowy na początku jest trudne, ale ja mam swoje sposoby i oni zaczynają to robić i wracają i mówią, pani Marto, ale ja się lepiej skupiam. Ja mówię, no popatrz. No i w ogóle mniej taki napięty jestem, bo przedtem to jak plandeka na żuku. Tylko ktoś mi coś na zakładzie powiedział, to wybuchałem. A teraz w ogóle robię swoją robotę, nie wzbudzam się od jednego maila albo od jednego telefonu. W ogóle jest spoko. Ja mówię, o, to ciekawe. Nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się. Tym razem wyszło. Tak? I w seksie mogę dłużej. No niemożliwe. No bo jeżeli się zmniejsza aktywacja układu nerwowego, to my jesteśmy bardziej adaptacyjni poznawczo. Możemy, na przykład mężczyźni mogą dłużej uprawiać seks. Tam bardzo dobrze to wyjaśniam w książce, nie chcę tego zagadać. I w podcastach też wyjaśniam, wszędzie to wyjaśniam. W ogóle głównie o tym mówię. I działa. Nie? Że jakoś pokazać drugiej stronie zyski, ale nie na zasadzie ciągnięcia po prostu za włosy, tylko pokazanie, hej, tu są fajne rzeczy, możemy razem z nich korzystać. I jak się to zainteresowanie i chłodność po drugiej stronie pojawi, to usiąść i zacząć rozmawiać. Amen. Na miłość boską rozmawiać ze sobą. Mówić sobie rzeczy. Nie liczyć, że on się domyśli, nie liczyć na to, że ona już zapomni. W ogóle na nic nie liczyć. Otwierać usta i mówić, czuję, widzę, potrzebuję, chciałbym, nie rozumiem, boję się. Takie to jest dla mnie. Rozmawiać. Nikt w związku nie wytrzyma, jeżeli nie będzie normalnej międzyludzkiej komunikacji, która nie jest o zakupach, organizacji codzienności i o tym, w jaki sposób zarobimy na wakacje. I nawet też może niekoniecznie o samych potrzebach, ale po prostu o sobie, żeby się znać, żeby się kumplować. Tak, że jechałam dzisiaj samochodem, usłyszałam piosenkę i po prostu pomyślałam, że to jest coś tak pięknego, że się prawie popłakałam. Albo tam, nie wiem, koleżanka mi powiedziała, że jest takie miejsce, gdzie można tam, nie wiem, pojechać i obejrzeć zachód słońca. Chodźmy. Nie no, rozmowa. Prawda? Takie proste, takie trudne, nie? Po 10 latach nagle się okazuje, że ktoś się dowiaduje, to nie jest żart, to się normalnie w gabinecie zdarza, że ktoś się dowiaduje, że druga strona nie lubi marchewki. To dlatego i nie jesz. Wow! Wow! Kurczę. Dlatego nie chcesz jeść tej chińskiej potrawki, którą robię raz w tygodniu. A to nie jest dlatego, że mnie nienawidzisz i uważasz, że jestem najgorszą kucharką na świecie, tylko po prostu nie lubisz marchewki.
Przepraszam, to co mówisz. No ale tak to wygląda. Bo to sprowadza się do tak prostych rzeczy, że aż nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Ale wiesz, jak to działa. Tak. Potem jest ta marchewka na stole. Oni są poddenerwowani, tak. On nie zje marchewki, ona sobie myśli, on uważa, że jestem najgorszym człowiekiem na świecie. Przez to ona myśli, że jest beznadziejna. Tak, a w zasadzie to ostatnio utyłam, nie? Zaczyna się myśluwa, ona się od niego oddala, no bo jak ktoś wpada w myśluwę, to wpada po prostu w swoją studnie i ciężko z nim ten, on sobie myśli, no tak, ona mnie ma w dupie, no to on włącza tam, nie wiem, cyberpunka na przykład, a ona odpala Netflixa, siedzą obok siebie jak takie dwie głuche sowy. Znasz ten żart o głuchych sowach? Nie, poproszę. Może być brzydkie słowo? Dawaj. Siedzą dwie głuche sowy na gałęzi, jedna mówi do drugiej, pocałuj mnie w dupę, a ta druga mówi, a ty mnie w dupę! Ale brzydkie słowo. Bałam się, że tak pociśniesz. Jeśli państwo chcą więcej, zapraszam do Zmierzchu. Więcej rzucania mięsem. Miałam nie stukać te pierścienie. I że zaczyna się od tego jakiś taki proces, który się kończy tym, że oni idą ofochani do łóżka. Ten dystans między nimi się zwiększa. Po kilku miesiącach takiego dystansu powiedzenie czegoś spontanicznie, żywo od siebie, z tego, co się czuje, już brzmi w ogóle jak abstrakt. Mhm. No bo są tak daleko, no nie idziesz do obcej osoby opowiadać jej, że jest ci smutno. Więc ta wyrwa między nimi się pogłębia. Jak się jeszcze wydarzy jakaś kłótnia, no to w ogóle zaczynają być dwa oddzielne kontynenty, a zaczęło się cholera od marchewki. I przez to w relacji są bardziej samotni niż nierzadko single. I tutaj chciałam zrobić do tyłu. Powiedziałaś, że statystyki, badania, cokolwiek mówią, że jest bardzo wielu szczęśliwszych singli, czy też szczęśliwszych singielek niż kobiet w związkach. Czy zatem ta teoria o tym, że potrzebujemy tej bliskości partnerstwa, nie jest do końca, nie dotyczy każdego? Czy ten etap singielstwa jest właśnie etapem, który może być szczęśliwy, ale długoterminowo nie jest czymś, co może nas zadowalać, satysfakcjonować. Psychologia w ogóle odchodzi od takiego pomysłu, że docelowym, znaczy mówi jasno, że ludzie potrzebują być w relacjach, ale że to nie jest obligatoryjne, że jakby też skala zaangażowania jest różna dla innych ludzi, różne jedno, że etapy w życiu, ale w ogóle potrzeby. To badanie raczej miało na celu pokazanie faktu, że kobiety w stałych związkach bardzo często są osamotnione emocjonalnie, bardzo dociążone i mają bardzo taką zredukowaną przestrzeń ekspresji własnej, czyli na przykład praca, samorealizacja, poszukiwanie pasji, bo są obarczone bardzo wieloma obowiązkami. Singielki tego nie mają i w związku z tym to nie jest tak, że one nie odczuwają, bo tego się tak nigdy nie mierzy, że one nie odczuwają w ogóle dyskomfortu związanego z brakiem stałej relacji, tylko ten dyskomfort nie jest aż tak duży, żeby przeważył nad tym dobrostanem, który one zyskują. Tak. Czyli to jest stare powiedzenie, że mężczyźnie służy każdy związek, a kobietom służą tylko dobre związki. O, jakie kobiety są wspaniałe. Ach, naprawdę. Najlepsze na świecie. Ja mam jeszcze do Ciebie parę pytań, trochę takich już powiedziałabym losowych, dlatego że myślę, że rozmawiamy bardzo długo, choć zegarka nie mam. Natomiast pierwsza rzecz to, czy seks dla kobiet jest czymś innym niż seks dla mężczyzn? Czy potrzebujemy go do innych celów, przeżywamy go inaczej i jak się w tym spotkać, żeby obie strony były szczęśliwe? W skrócie, bo to jest duży temat. To w ogóle jest fajne pytanie i myślę, że aż powstała we mnie ochota zaadresowania go jakoś szerzej. Tak, z punktu widzenia faktów, to doświadczenie na poziomie cielesnym i emocjonalnym powinno być, może być bardzo podobne dla obydwu płci. Niezależnie od orientacji seksualnej. Natomiast przez tą socjalizację, o której mówiłyśmy, czyli przez to, że mężczyźni są oduczani zajmowania się emocjami, a kobiety są oduczane zaufania do seksu, robi się takie trochę rozejście, że kobiety sięgają po seks w celach emocjonalnych, a mężczyźni chcą emocji w seksie uniknąć. Mhm. I z tego się robią rozejścia. Natomiast jeżeli chodzi, że tak powiem, o przyrządowanie, takie biologiczno-psychiczne przygotowanie do interakcji seksualnej. Kobiety mają troszeczkę inny cykl reakcji seksualnej, być może inne bodźce i tak dalej, ale doświadczenie jako takie jest bardzo podobne. O ile
ten mężczyzna nie został wytresowany do tego, że nie, żadnych emocji. Mhm. Wazopresyna na mnie nie działa. Wazopresyna to jest taki hormon, który startuje rano po dobrym seksie. Więc jak to profesor Wetuliani mówił, że jak chcecie się nie budować tych więzi, to dobry seks, ale uciekamy i nie zostajemy na śniadanie. Bo on jak zastartuje, to się zaczyna bonding. Zaczyna się przywiązanie i to jest... Tam sobie możemy wytłumaczyć, jak bardzo nie chcemy i w ogóle, a to i tak będzie działało. A kobiety mają właśnie tą taką obawę wobec seksualności i cielesności, która powoduje, że bardzo często mówią, a dla mnie ważniejsze jest przytulanie. Mhm. Nie mówię, że to nieprawda, że przytulanie jest nieważne. Przytulanie jest opór ważne. Jest mnóstwo innych rzeczy do wzięcia, tylko trzeba się jakoś nauczyć tego języka, czerpać z tego, się odnajdywać w tym. Ale czy to prawda, że jeżeli mamy z kimś relację niezobowiązującą, opartą o seks, to dla kobiet jest większa szansa na to, że jednak się zaangażujemy, oksytocyna słynna już tutaj zadziała, a u mężczyzn jest to bardziej takie znieczulicowe, można to tak generalizować, że kobietom jest łatwiej po prostu za bardzo się zaangażować, mimo że nie chcą? Wydaje mi się, że tu się spotyka parę rzeczy. Po pierwsze, mężczyźni bardzo skutecznie się od tych emocji odcinają. Mhm. To nie znaczy, że ich tam nie ma, tylko że potrafią po prostu... Nieświadomie rozumiem. Suck it up, to się mówi. Tak. No jakby przejść do porządku dziennego nad własnymi stanami emocjonalnymi, tudzież nawet je stłumić. A kobiety raczej mają tendencję do ich podkręcania. No bo pomyślmy, jak tak... Ja wiem, że to taka generalizacja, ale dużo z nas się zachowuje w ten sposób, że zaczynam pisać do przyjaciółek. Tak, się nakręcać, wzbudzać. I to formuje takie szlaki neurologiczne w mózgu, że jakby wiele bodźców biegnie w stronę tego wyobrażonego księciunia, więc tam jest coraz większa podjarka, więc jak on już napisze, to już jest w ogóle podjarka. A mężczyźni to jakby w cudzysłowie biorą bardziej na chłodno. Mhm. I teraz... musielibyśmy mieć taką próbę do zbadania ludzi, którzy nie byli wychowywani w tym rozdzieleniu seksualności od emocji, żeby zobaczyć, wiesz, jakie są ustawienia fabryczne. Bo my nie wiemy. My naprawdę nie wiemy. Moja przyjaciółka powiedziała ostatnio taki tekst i jestem ciekawa, co ty o tym sądzisz, że relacja jest dla kobiety jak lustro, a dla mężczyzny jak witraż. I jak się stłucze, to nam się kobietom, oczywiście mówię cały czas, że kobieta, mężczyzna, ale wiadomo, co domyślę, że kobietom rujnuje się cały świat, bo wszystko już zostało podporządkowane pod tą jakąś tam wizję partnerstwa, a u mężczyzny to tylko ten element witraża, bo wszystkie inne rzeczy nadal śmigają, więc jakby mniej go to dotyczy, jeżeli coś nie działa. Co ty myślisz? Piękna metafora, tylko ona znowu nie odzwierciedla rzeczywistości psychicznej, tylko styl wychowania panujący w danej kulturze. Mhm. Bo my w Polsce jesteśmy uczone tego, że celem życiowym kobiety jest zbudowanie relacji. To o niej świadczy. Jak nie ma relacji, to jest popsuta. Mhm. A mężczyzna podbija świat. A mężczyzna ma podbić świat, zasadzić drzewo. Oczywiście, że tam spłodzić syna i tam tralala. A to może później. Ale to może później, ale przede wszystkim kupić sobie Ferrari i w ogóle tam skoczyć na bungee i tam, nie wiem, nurkować z rekinami. I jakby dziewczynki były chowane w tym, że muszą nurkować z rekinami po to, żeby być prawdziwą kobietą, to my byśmy też miały witraże. Mm-hmm. Bo optimum to jest witraż, a nie lustro. Wiesz, dla naszej tak. psychiki, bo tak. relacja jest super ważna. Ale to nie jest jedyny składnik rzeczywistości. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało w tym podcaście, a na koniec zapytam się Cię w takim razie w kontekście terapii dla par. Mm-hmm. Jeszcze. Kiedy warto na taką terapię iść? Czy uważasz, że każda para powinna skonsultować się z terapeutą? Czy jest jakiś w ogóle też z Twojego doświadczenia moment, kiedy zazwyczaj te osoby przychodzą i czy czasem nie przychodzą na przykład już za późno? Wiesz, no ja to bym chciała, żeby w ogóle strzelam żeby się ludzie poznawali na terapii. W stopę biznesową, żeby w ogóle nie przychodzili na terapię. Ale chodzi o to, że najczęściej ludzie przychodzą w momentach grubego kryzysu, jak jest gruz. Czyli nie profilaktycznie. Nie, w ogóle się nie zastanawiają, zbierają gruz, zbierają i jak już jest tak, że są o krok po prostu bardzo często od rozwodu czy rozejścia, bardzo często zresztą to mówią, że przyszliśmy na terapię i to nie tylko jest doświadczenie mojego gabinetu, tylko w ogóle terapeuci tak mówią, że przyszliśmy na terapię, żeby sprawdzić, czy wykorzystaliśmy już wszystkie możliwe opcje, nim się rozejdziemy.
no to jak cię boli... Świetne nastawienie. Świetne, tak. Jak cię boli ząb, to czekasz, aż ci wygnije, czy idziesz do dentysty, jak cię zabolał. To tak bym to sprowadził. Jak się coś super dzieje... No, żyjemy w jakimś świecie, zbudowaliśmy jakąś cywilizację, w której rozumiemy, jak działa prąd, ludzka psychika, wiesz, ogarnęliśmy atom w miarę i w ogóle. Czemu z tego nie skorzystać? To nie chodzi o to, że każda para ma być natychmiast na terapii, bo można na przykład sobie kupić jakieś fajne książki, poczytać, gadać i w ogóle, ale jak się pojawia jakiś rodzaj konfliktu, w którym my do siebie mówimy i na przykład mamy poczucie bycia niesłuchanymi, albo nie wiem, ktoś kogoś zdradził, albo urodziły się dzieci i nie możemy tego ogarnąć, albo ktoś zachorował, albo ktoś stracił robotę, albo wydarzyło się coś dużego. I nie radzimy. No przecież ludzie wiedzą, kiedy nie radzą. To zamiast udawać, że wszystko jest w porządku, albo czekać na cud, albo podejmować jakieś takie działania zastępcze, typu weźmy ślub. To ciągle potrafi być... Albo miejmy dziecko. Tak? Będziemy jeszcze mniej ze sobą rozmawiać. To trzeba iść po prostu do jakiegoś człowieka, który się uczył, jak to działa, i tam gadać. To nie boli, znaczy, bo nie boli, boli, ale pomaga. Ale pomaga, no. No tak to działa, a nie czekać latami i przynosić gruzy związkowe temu terapeucie. Da się coś z tym zrobić. Terapeuta patrzy i wewnętrznie załamuje ręce i mówi, nie, no oczywiście, proszę Państwa, ale usiądźmy i porozmawiajmy. Nie? Że przecież te gruzy się same nie zrobiły. Najlepiej, i to było najcudowniejsze, jakby ludzie, świadomie wchodzili w relacje, rozumiejąc, że to jest poważna historia, że to się samo nie zrobi, że to potrzeba inwestycji emocjonalnej, tego brania odpowiedzialności. I wtedy te dramatyczne kryzysy występowałyby dużo rzadziej. Nie, że w ogóle, bo takiego świata nie będzie, ale też ludzie by sobie lepiej z tym radzili. Więc nie zwlekać, jak jesteście w kryzysie głębokim. Nie możecie się dogadać. No to w takim lekkim sensie, że jak czujecie, że ej, tu się coś dzieje i ja mówię, ktoś nie słucha, to już i tak, że naprawdę, że to trwa jakiś, ale dłuższy czas i na przykład jest jakaś ucieczka w nałogi albo w robotę, albo jakieś takie rozejście grube, znaczy grubsze, bo grube to już ten ostry kryzys, tylko takie, że oj, co tu się od Jania Pawła, no to tup, to terapeuty. My naprawdę nie gryziemy. To miało być ostatnie pytanie, ale przyszło do głowy jeszcze jedno. W kontekście tego, że żyjemy w takim świecie właśnie instant, w świecie porad, na zasadzie zapytałam się ciebie właśnie, co zrobić, żeby było fajnie. No nie ma odpowiedzi na takie pytania, ale właśnie przez to wydaje mi się, że my często uciekamy od relacji, że kiedy jest fajnie, to jest fajnie i... Też uważam, że to jest super, że możemy mieć wielu różnych partnerów i różne doświadczenia związkowe. Natomiast my często chowamy się, zwiewamy wtedy, kiedy zaczyna robić się poważnie i kiedy trzeba się otworzyć na drugą osobę. I zastanawiam się, czy to nie jest trochę takie przekleństwo naszych czasów, że wraz z tym poniekąd wyzwoleniem idzie też takie lenistwo związkowe, że właśnie nie w tę stronę, że ślub i dzieci i mam cię gdzieś, tylko okej, dobra, za dużo stresu, za dużo dramatu, ktoś inny się napatoczy. Nie martwi cię to zjawisko? Czy też to dostrzegasz? Dostrzegam. I ono będzie i będzie go coraz więcej. Okay. To jest nieuniknione. Chcę namawiać ludzi, którzy są gdzieś na styku tych dwóch grup może, czyli się zastanawiają, czy warto, czy to się opłaca. I mówić do tych, którzy jakoś czują ruch do zajmowania się tym, bo wiem, że ta tendencja... taka atomizacja i właśnie wchodzenie w relacje powierzchowne albo załatwianie sobie seksu w jakiś sposób bez relacji. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko chodzi o to, co robimy w planie całego życia. No bo jeżeli przez jakiś czas mamy seks niezobowiązujący, a w jakimś momencie nam się zdarza relacja i jakoś się nią zajmujemy, to jest troszeczkę zdrowsze niż na przykład 20 lat tylko randek i zero relacji. No bo odnosimy się do tego przekonania, które tu pracuje, że ludzie jednak relacji potrzebują. I mogą oczywiście tą potrzebę wypierać, mogą mówić, że to będzie dla nich za trudne i będzie wiele takich osób i dla nich też się będzie rozwijał, nie wiem, przemysł dostarczający różnych bodźców emocjonalnych,
syntetycznych, różne rzeczy sieciowe, rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. I ja mam poczucie, że nie tyle, że nie warto do nich mówić, co po prostu dopóki jakoś nie poczują grozy tego miejsca, tego, gdzie ich to sprowadza, to te wszystkie opowieści o tym, że warto, są trochę jak opowieści o tym, że warto się zdrowo odżywiać, dopóki ktoś nie zachoruje, wiesz? Jedni rozumieją, że warto się zdrowo odżywiać i wychodzi im to lepiej i gorzej, ale się starają, a drodzy mówią, tam 300 kilokalorii z ciperków i z kotleta to to samo, nara, ciperkami opędzę. Tak jest. Nie? I to po prostu tak będzie. Relacje się robią też trudne do utrzymania ze względu na to, że mamy bardzo dużo, użyję słowa staromodnego, pokus, czyli jest dużo rzeczy, które możemy robić zamiast i wyprowadzać energię z relacji albo w ogóle w nie nie wchodzić, więc ten trend się na pewno będzie pogłębiał. Ale jednym z elementów budowania świadomego życia takiego intymnego, emocjonalnego jest zdanie sobie sprawy z tego, co ja na ten moment w moim życiu potrzebuję. Jakby znowu nie udawania wyluzowanej laski tylko dlatego, że mam i chodzenia na randki z Tindera tylko dlatego, że chcę być wyluzowana, bo być może moją głęboką potrzebą jest posiadanie relacji i w związku z tym powinnam inwestować energię w to. Albo też nie zmuszanie się do relacji, jak jesteśmy na etapie takim, że w ogóle nara. Ciągle myśląc o tym, że nasze życie się będzie zmieniało i że my jak mamy 20 lat, to coś tam, a jak 30, to coś tam, a jak 40, to coś tam. I że tu nie ma żadnej prostej odpowiedzi, wiesz, takiej typu zrób, jak masz 20 lat, to zrób to i to. Kiedyś się mówiło, wyszalej się. Nie wiem. Są ludzie, którzy biorą śluby, jak mają 20 lat i żyją. Są szczęśliwi. I są szczęśliwi. Teraz psychologia raczej się stara mówić, poznaj siebie, nie będziemy ci wrzucać jakichś norm na głowę. Zobacz, co działa. Tu jest świat i trzeba się uczyć w nim nawigować. Mam nadzieję, że to nie tylko psychologia, ale również rodzice będą tak mówić dzieciom, bo to jest bardzo uwalniające. Akurat miałam taką, nie wiem, zaszczyt mieć rodziców, którzy zawsze mnie tak czułam, akceptowali, zawsze mówili, że cokolwiek będziesz robić, to ważne, żebyś była szczęśliwa i tylko o to chodzi, więc nie czułam na sobie jakiejś takiej dużej presji sprostania pewnym schematom, ale też mimo wszystko te schematy się z innych źródeł wdały do mnie, jako do dziecka i potem to nadal to obserwuję gdzieś tam w różnych przestrzeniach, ale widzę to po wielu osobach wokół nas i myślę, że będziemy tak zachęcać właśnie ludzi do takiego wsłuchiwania się w siebie i samopoznania, to będzie z tego więcej szczęśliwych jednostek. Oj, a potem szczęśliwych dzieci. A potem nam się kultura będzie modyfikować i transformować. I to jest dobre. I to wszystko się wydarzy w 2021. Nie, oczywiście. To jest jakaś taka pokoleniowa zmiana. Natomiast wierzę w to, że ten miniony rok i obecny rok, pomimo że ciężkie, trochę pod lupę, niestety, podkładają nasze relacje i trochę nas zmuszają do tego, żeby już nie możemy tak udawać. Bo tych pokus, o których mówiłaś, tak sobie pomyślałam, aż tak wielu nie ma. Są oczywiście te online'owe i one są straszne i jakby ja też trochę nawet się boję wiedzieć, co tam się dzieje i jakie rzeczy tam czyhają, bo żyję sobie w bobinie świadomości czasami. Ale te pokusy świata zewnętrznego trochę nam przycichły i może właśnie docenimy te zwykłe kanapy, kocyki i rozmowy. I bliskość. No właśnie. Bliskość z New Black. Bliskość i fizyczna, i emocjonalna. Tak. Tak. Taki pakiet. All inclusive. Tak. I wtedy będzie można jakoś nie zwariować w tym świecie. No bo da się. Zobacz, jakie optymistyczne wnioski. No są super. W ogóle wszystko jest git. Marta, no mogłabym z tobą rozmawiać godzinami. Bardzo ci dziękuję za ten poświęcony czas i za tyle mądrego przekazu, który tutaj włożyłaś i którym podzieliłaś się z naszymi słuchaczami i ze mną. Także życzę ci wszystkiego dobrego, powodzenia w pomaganiu i też gratuluję reedycji książki, którą z przyjemnością przeczytam. Dzięki. I dzięki, że słuchaliście, bo rozumiem, że to było dużo i gęsto. Ale chcę na koniec zostawić Wam taką porcję właśnie optymizmu, że się da. Że to może brzmi wszystko tak, oj, jak mogę dać radę. Dać radę. Da się. I bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo była super. Cieszę się. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że był on dla Was tak ciekawy,
i edukacyjny jak dla mnie, że spędziliśmy razem miło czas. Ja na koniec przypomnę, że mój podcast ukazuje się w poniedziałek o godzinie 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie i będzie mi niezmiernie miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby wystawić mu recenzję na iTunesie w aplikacji podcasty. Można tam dać mu wybraną liczbę gwiazdek, zostawić kilka słów komentarza. Jest to dla mnie bardzo, bardzo cenne, bo dzięki temu podcast jest po prostu promowany dalej. A oczywiście wychodzę z założenia, że jeżeli coś podoba się nam, to chętnie się tym dzielimy ze światem. Na Spotify możecie oczywiście zaobserwować podcast, na YouTubie zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, kilka słów komentarza, a jeżeli macie ochotę na jeszcze więcej treści podcastowych i na taką przestrzeń właśnie do wymiany wrażeń i do pogłębiania wszelkiego rodzaju refleksji, to zapraszam na Instagrama Karolina Sobańska Podcast, gdzie regularnie wrzucam różnego rodzaju treści, mam nadzieję, inspiracyjne i też skłaniające właśnie do dyskusji. Mój Instagram oficjalny Karolina Sobańska też zawsze na Was czeka, a ja już odchodzę i słyszę się z Wami za tydzień w poniedziałek w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!